Witam, witam wszystkich serdecznie w Resident Evil 2 Remake. Jest to demko, które wyszło już 11 stycznia na PC, PS4 i Xbox One. I można sobie przetestować pół godziny właśnie z początku Residenta 2. To jedna z najbardziej oczekiwanych przeze mnie gier w tym roku. Można powiedzieć, że w tym kwartale to jedna z najlepszych obok Sekiro i Metro, moim zdaniem, które wyjdą w tym roku. Więc cóż, zagramy sobie te pół godzinki. Możecie sobie sprawdzić samemu na Steamie, na przykład jeśli ktoś gra na PC-cie. Ja tutaj właśnie gram na PC-cie. I zobaczymy jak to wszystko wygląda, ale naprawdę jest sztosik. Naprawdę jest sztosik z tego co widziałem. Gramy Leonem z trzeciej osoby, a nie tak jak to było z takiej perspektywy z góry dawno, dawno temu na PlayStation, więc lecimy. Nie ma zbyt wiele czasu. Wersja demo można grać łącznie tylko 30 minut. Okej. Będzie super. Dla początkującego policjanta Leona S. Kennedy'ego to miała być tylko krótka przerwa, ostatni przystanek na położonej na obrzeżach stacji benzynowej. Jednak podczas niej zostaje otoczony przez chmarę zombie. Wraz z dopiero co poznaną Claire Redfield uciekają do Raccoon City, gdzie rozdzielają się w wyniku wypadku. Przemykając po pełnych niebezpieczeństw ulicach, Leon dociera na posterunek. A czy jest już bezpieczny? Raczej nie. Oczywiście będziemy mieli tutaj dwa scenariusze, ale zobaczcie jak to wygląda. To wygląda rewelacyjnie. To jest wersja demo. Mój cosplay też jest jeszcze w wersji demo, bo nie wyrobiłem się na to demko. Myślałem, że nawet nie będzie go na PC-cie. No ale dobra. Mamy tutaj bieganie. Mamy używanie obiektów. Ale to jest naprawdę sztosik. Jedna z najlepszych gier tego roku, zdecydowanie. Kto grał w Residenta tego na PlayStation? Dwójkę oryginalnego, też piszcie. Też piszcie. Dobra. My tu mamy, nie mamy bezpiecznika, nie? I zobaczcie te ograniczone zasoby. Jest ta mała skrytka. Potrzebujemy bezpiecznika właśnie. Nic. Klimacik rewelacja. Wszedłem tutaj ten obszar, ale też można tam główne części zwiedzić. Nie mamy na pewno dostępu do całej lokacji, to jest normalne. O, latareczka, stolecik. Zobaczcie jak wygląda Leon. Oczywiście jest młodszy do tego, który na przykład w czwórce czy w szóstce. Tu mamy ekwipunek. Jest notatka, jest to mapa. Jesteśmy tutaj w tej sali konferencyjnej. I tutaj jest główny hall. Musimy zdobyć bezpiecznik. I tutaj jeszcze zobaczę co jest. Dobra. Trzeba na pewno wszystko szukać. Ja nie pamiętam dwójeczki. Na pewno przechodziłem. I na pewno całą skończyłem, ale tutaj tak to jest. Ja nie pamiętam wszystkiego. Jeszcze bym sprawdził, wiecie co? Tutaj będę mógł przejść. Ale rewelka. Powiem wam, że rewelka. Oczywiście będziemy grali całość. Myślę, że na streamach. Tutaj nie mogę wejść. No. Chciałem zobaczyć, co z tymi drzwiami, nie? Hey!
Powiem, że jak to będzie jakaś taka nominacja do gry roku, to się nie zdziwię. Już nie mówię dla fanów, bo dla fanów to jest jakiś sztos kompletny. Tylko wiadomo, to jest remake, to nie jest nowa historia, ale będziemy mieli tutaj nowe lokacje. Właśnie sierociniec będzie, o którym pewnie już słyszeliście. O, mamy spraye. Superowo. Bardzo mała skrytka. Na razie, ale to będzie ulepszane. Zobaczymy, jak tam maszyny. Do zapisu. Ale powinien być system taki sam. Mamy. Nie. Jak zwykle można się pogubić, ale zobaczymy, jak to z trzeciej osoby pójdzie. Tutaj co mogę zrobić? Nie. Chciałbym mieć łom jakiś, kurde. Open up! Hurry! Open up! Open this goddamn door! Ich nie mogę. Tu już nie ma co zbierać. Notatnik. Wyjście. Dobra. Wróć do głównego holu. Oż ty w mordę. Już mnie zabił? Ale jest czułość ogromna. Ej, masakra. Czułość jest ogromna, musiałbym zmienić. Idziemy do głównego holu. Ej, ogromna jest czułość, tego nie sprawdziłem jeszcze. Jesus! They're everywhere! Na zapasy musimy uważać. No co ty? Jeszcze żyje? What the hell? Dobra. Mamy deski. Połącz. No dobrze, że troszkę ammo. Tylko gdzie ja jestem teraz? Nadal nie ma bezpiecznika. Ale tu będą jaja. Kurde, ale tu będą jaja.
No tego pamiętam. Thanks. Marvin Branner. Leon Kennedy. There was another officer I couldn't. Pierwszy dzień w pracy, kurde. I'm sure you did what you could, Leon. Does anyone know what started this? Not a clue. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week, and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Okay, Lieutenant. I'm ready. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. This is good news. We can get you to a hospital. No, no, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie! You save yourself first. I'd come with you, but I'd just slow you down. Now, you'll need this. I can't take it. Stop. 10 minut rozgrywki, o kurde. And don't make my mistake. Osiągnięcie takie poszło. You see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. You take it out, or you run. Got it? Yes, sir. Będę uciekał chyba. Już bojowy. Nie mamy kluczyka. Muszę zobaczyć, gdzie... Do podziemi, tak? O, tu mamy nawet... Tu mamy gdzieś maszynę do pisania, ale pewnie tutaj nie ma save'ów. W demku. To... Korona, lew. I co jeszcze? Tu musimy się dostać. O, tak. To byśmy musieli zrobić. Jeszcze zobaczę, co jest na dole do zrobienia. A, tutaj. Też nie. Znajdź 3 medaliony. Dobra. This is not how I imagined my first day. I tutaj przyszedłem. Idziemy. Idziemy poszukać tych medalionów. O, jest roślinka. Może jakoś przeżyjemy, co?
Ja czasami nie wiem właśnie, czy otwierać te drzwi, czy nie. Czy wiecie, tak ręką? Czy same się otwierają? Ale chyba same się otwierają. Sztosik. Zaraz mi się czas skończy w demku. No i na przykład te się nie otwierają, czyli... I same powinny. A albo jak macie klucz, to można... sprawdzić, okej. Ale czułość to jest okropna. Nie będę już teraz zmieniał, bo nie ma czasu. Ale... Dobra, karta magnetyczna. Do jakiejś drzwi. To jest najlepsze, że nic nie pamiętam. Tej dwójki. Aha, i tutaj użyj. Czyli nie mamy nic do użycia. Mapa komisariatu. Dobra. Archiwum. Kurde, to jest naprawdę mało czasu. Naprawdę mało czasu. Lepiej iść tak do przodu cały czas. Będzie spoko. Zamknięte. No to jest niestety demko ograniczone. Oż ty w mordę. Czasowo. Więc trzeba na pałę. Tak to bym się zastanawiał, co tu trzeba zrobić dokładnie. Dobra, ten zombiak na pewno żyje. Ciekawe, do czego jest ta karta magnetyczna. O, jest sejfik, kurde. Nie znam na razie szyfru. Na razie nie znam. Może tu się dowiem. Dobra. Jeszcze żyje? Czegoś tu bronił? O, tutaj. Dobra, proch. Można sobie kombinować naboje. Te naboje można sobie wytwarzać, więc spoko. Zamknięte? I tam jest w sumie skrytka. Kurde! Dobra, nożyk jest. Nie, niestety tutaj klucza nie znam, chociaż... Notatki.
Nie. Te trzy medaliony mogą tutaj być. No ale dobra, idziemy stąd. Zachodnie biuro. Przejdziemy sobie tu. Roślinka. Tutaj jakieś drzwiczki. Dobra. Maszyny. Maszyny się nie ogarnie. Ale masakra. Spogoń za czasem. A, jest skrytka. A, tu nie będę używał. Dobra, roślinka czerwona. Jeszcze bym sobie to połączył z tym. 20 minut już. Co tu się stało? Nie, to nic nie zrobię. Próbujemy jeszcze do góry, co? I zaraz się skończy ta giera. Kurde, tu też nic nie zrobię. Tego też nie mam. Ej, masakra. Ja tu gram na ślepo, ale... O, strzelba nawet będzie. W mordę. No ale jak się gra na ślepo, to ciężko. Lecimy dalej. Można też ich nożem rozłupać, ale spoko. Okay. Kurde, tyle szyfrów. Dobra, mamy ten klucz. Mamy klucz, magnetyczną kartę. Masakra, ile tego? To jest proszek. Że tu całą grę zaraz zwiedzę. Torba na biodra. O, super! Mamy większą torbę. Ale na przykład żadnych szyfrów mi tutaj nie dają. C4.
tam pisało. Ale jak to zdetonować? Nie da się. Dobra. Kurde, moim zdaniem tych medalionów to ja nie znajdę. Proszę, proszę na razie, nie? Czyli tutaj wyjścia nie ma. O, tu jest jeden medalion. Nie mam detonatora. ...25 minut. Nie, nie znajdę. Nie ma opcji. Ja bym chciał jeszcze zobaczyć, wiecie co? Do czego ja mam kluczyk? Zachodni magazyn. Ziomek jeszcze żył. Ale beka. Tu byłem. Zejdziemy sobie na dół, bo ja miałem klucz do jakich właśnie drzwi na dole. Kurde. Niedobrze. Do których? Tu jest taka... Tutaj mam niebieski klucz, nie zielony. Serio? What the? Tak mi się zaraz demko kończy. Dobra. Ja pierdykam, ale to trudno. Żeby te medaliony w pół godziny znaleźć, nie ma szans. Bym musiał chyba tam zejść na dół. Przyszedłem stąd. Tutaj zamknięte. Na pewno gdzieś stąd przyszedłem. O, z tej góry. Dobra, zaraz mi się skończy. Zaraz mi się skończy czas.
to. No, w sumie nie miałem do tych drzwi. O. I może przyszedłem? Yes. I knew she'd make it. Oh, you know her? Yeah. Name's Claire. I came into town with her. You can get to that courtyard through the second floor, east side. I'm on it. Thanks, Lieutenant. Dziękujemy za grę. Jest, chyba się udało. O kurde, ale miałem stresa, ludzie. Tryb gry standardowy, czas ukończenia 24:56. O kurde. To wystarczyło ten kluczyk zdobyć. A nie ten medaliony. No to nie wiedziałem o tym, w ogóle nie sprawdzałem sobie tych demek. No i fajnie. No i fajnie, będziemy grali na 100%. Rezydenta. Już widać, że będzie trudny. Nie będę sobie przypominał, jak wyglądała ta podstawowa wersja, bo nic nie pamiętam, niestety. O, jest Ada. Dla mnie to będzie znowu nowa gra, fajnie. I'm not handing over anything! Jesus Christ! Who's that? You don't know what you're up against! The whole place is coming down. That's a pretty damn good idea. Oh, kurde. This is Hunk from Alpha Team. Man, I thought you were all wiped out. Ah, shindo. DLC? Grę będę miał spokojnie. Co się teraz stanie, jakbym zaczął? O. 27 sekund mi zostało? O, fajnie, fajnie. Dobrze wiedzieć. To na styk się udało. O kurde. Powiem wam, że wypas, ale ten napór 30 minut niestety tak, no nie wiem, naciskał, żebym jak najszybciej wszystko robił, nic nie sprawdzał, nie zdobywał jakichś kodów, ale jak już będziemy grali w pełną wersję, no to wiadomo, można sobie na spokojnie wszystko zrobić. Także to było, żeby przetestować i optymalizacja oczywiście świetna, tutaj wszystko działa jak należy. Naprawdę wypas, więc no cóż, dajcie znać, jak wam się podobało. Troszkę się, wiadomo, miotałem, ale jak nic nie wiecie o tej grze, to też możecie mieć na początku niezły mindfuck. Więc zapowiada się świetnie. Dajcie łapę w górę, jeśli wam się podoba. Też możecie na Twitchu dać follow up, będziemy grali na Twitchu całość. Tutaj na pewno będzie premierowy odcinek. I cóż, kto dotrwał do końca, niech napisze Resident Evil 2. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia 25 stycznia w pełnej wersji. Hej, hej.